Jesteśmy przed Grandom Pro 5 Draka. Ze mną wielki nieobecny tego widowiska, Arek Wrzosek. Witaj, Arek. Witam, cześć. Arek. Tak naprawdę muszę cofnąć się kilka tygodni do tyłu i zapytać o Dubaj, bo nie wszyscy widzieli Twoją walkę. Wiele osób wiedziało, co się stało. No właśnie, co się stało? To w zasadzie tydzień, musimy się cofnąć trochę ponad. No, zawalczyłem w Dubaju na gali VIP Fight Night w, w hotelu Five, to była taka gala dość skromna, że tak powiem, bardzo mało, bardzo mało osób tam na nie było, była skierowana do, głównie gdzieś tam do widzów właśnie vip do bo Sejków. do szejków, było dużo takiego towarzystwa na tej gali, z Polski też parę osób pojechało, w tym no, tam nawet było dwóch zawodników KSW, pojechaliśmy sześć osób biło się z Polski razem ze mną na, dwa, na, na 10 walk. E, no co, zawalczyłem tam z Holendrem Colinem Georgem. E, miałem jedną z głównych walk. E, no i walka przebiegała do pewnego momentu cały czas pod moje dyktando, tak jak sobie tego, e, tak jak chciałem w zasadzie. E, i, I w połowie trzeciej rundy e, dostałem lewego, lewego sierpa, od kolina gdzieś tam opuściłem chwilę wcześniej rękę i, i, i machnął, zamknął oczy, machnął, trafił mnie i, i przegrałem tą walkę przez nokaut. I rozumiem, że to co się wydarzyło, z racji, że u nas w kraju nie ma komisji jak w Stanach, bo w Stanach od razu by za, zabronili, jest to główny powód dla, dlaczego Ciebie na Grandzie Pro nie zobaczymy? Tak, no jeden z dwóch głównych powodów, no bo też tak złożyło się w ogóle niefortunnie, że, że mój rywal rozchorował się e, dokładnie w tym samym terminie w którym ja, ja dostałem ten nokaut, tak naprawdę decyzję o tym, że na 100% nie zawalczę, to podjąłem można powiedzieć już po tym, jak dowiedziałem się, że rywal jest chory, bo, bo jeszcze tam jakiś cień, cień szansy był, chciałem zrobić jak najszybciej badania po powrocie do Polski i dowiedzieć się, czy będę w stanie w ogóle zawalczyć, natomiast no, myślę, że nie ma się co tutaj rwać, jeszcze jestem młody, dużo przede mną, nie ma, nie ma co bić się po takich y, przykrych wydarzeniach, no bo to na pewno odbiło, mogłoby się odbić, znaczy no, nie na pewno, gdyby coś się stało podczas tutaj walki na grandzie, mogłoby się to mocno odbić na moim zdrowiu, natomiast no, rywal, y, rywal wypadek, jak wspomniałem, przez chorobę, y, no i organizator tutaj zdecydował się właśnie wycofać w ogóle moją walkę też ze względu na moje zdrowie. Michał zrezygnował z tej walki, nie szukamy już kolejnego przeciwnika. Stwierdziliśmy, że bym sobie teraz odpoczął i, i, i czekamy na kolejne wyzwania. Rozumiem, że to, że akurat teraz złożyło się tak, że ten knockout zubaju i Ciebie nie ma, nie oznacza, że na Grandzie się nie pojawisz już. Na kolejnych być może Ciebie zobaczymy. Tak, no jeśli chodzi o, o tę edycję, to na pewno na nie będę jako, jako widz, a jeśli chodzi o kolejne edycje, no to na, na pewno jestem otwarty na wszelkie propozycje. No, co, no to można powiedzieć, że ta moja walka w Dubaju to też troszkę taka nauczka, no bo wziąłem ją po, po tym jak wziąłem, jak zdecydowałem się na walkę na Grandzie, natomiast no nie ma się co szukać, każdy chyba się domyśla, że nie pojechałem tam popalać yy, się i, i, i popować w basenie czy tam w, w, w Zatoce Arabskiej, tak? To za, za, tam Ale Zatoka, Pytali się no? ciebie po walce, czy, 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 czy masz diesla, czy jakąś baryłkę mają wysłać jeszcze, czy? Chciałem, chciałem. Za, za, za wypłatę z tej walki to mógłbym się na miejscu zaopatrzyć w samochód, nie no śmieję się, no, na pewno, na pewno skusiły mnie pieniądze, które tam oferowali mi organizatorzy no, nie, nie organizowali tego biedni ludzie tej gali, nie oszczędzali raczej na niczym i my tam się naprawdę bardzo fajnie czuliśmy, byliśmy fajnie traktowani. No gala, jeśli chodzi o, o takie względy sportowe, no, bardzo dobrze zawodnicy przede wszystkim się tam byli, natomiast jeśli chodzi o takie względy, względy okołosportowe, sportowe, mnie, przede wszystkim jeśli chodzi o sędziowanie i sprawy organizacyjne, to był dramat. Nie wiem, nie wiem, w ogóle nie jestem w stanie powiedzieć, co tam się wydarzyło w niektórych walkach, no, bo, bo, bo naprawdę to była komedia. Cyrki takie odchodziły i to niestety na naszą niekorzyść, na niekorzyść Polaków, bo, bo no, tak zwane walki to były w każdej walce, w której my uczestniczyliśmy. Akurat tak się złożyło, że każdy z nas bił się z, z, z kimś od organizatora. Czy to był zawodnik miejscowy tam z Emiratów, czy to był jakiś zawodnik z Rosji, którego... Tata jest znajomym organizatora, czy to był zawodnik, którego trener jest kolegą organizatora, także tam nawet nie jest powiedziane, że sędziowie daliby zwycięstwo po tych trzech rundach na mnie w tej walce, no bo tą walkę zdecydowanie prowadziłem, ale, ale no, różnie bywa w takich przypadkach. No. Ale wiadomo, stało się, co się stało. Słuchaj, powróćmy, powróćmy do Warszawy, do Grandy. Moje pytanie jest takie, czy, czy, czy gdzieś tam, nie wiem. Z Michałem Chmielewskim, dyrektorem sportowym Grandy, rozmawiałeś, albo ty miałeś gdzieś tam w tyle głowy. Kurczę, a może na Grandzie rewan z tym Holendrem. Tak, znaczy to już od, słyszałem kilka wersji rewanżu moim, z, mojego z tym Holendrem. I, I kto mi go zorganizuje, to ja będę bardzo wdzięczny, bo bardzo chętnie bym z nim zawalczył tutaj. Bardzo chętnie wyszedłem z nim jeszcze raz do ringu. Na pewno bo jestem bogatszy. O to, o to doświadczenie o walki z nim na, no nie było to dla mnie łatwe. Gościu jest wyższy ode mnie, co, co raczej mi się nie zdarza nigdy. Wiele zawodników, wielu zawodników jest przyzwyczajonych do tego, że, że walczy się z wyższymi w tej kategorii. Ja raczej walczyłem tylko z niższymi. Tutaj tego zostałem wyższego gościa. Troszkę powiem, na początku zgłupiałem. Na pewno w rewanżu wiedziałbym już, jak, jak się zachowywać w ringu. Proponowano mi jeszcze na innej gali rewanż z nim, także no myślę, że jeśli Michał byłby w stanie zorganizować mi na przykład na przyszłej grandzie taką walkę, ja bym był bardzo wdzięczny i na pewno bym się odpłacił z zwycięstwem. Arek, życzymy Tobie szybkiego powrotu, że tak powiem, do zdrowia, do w pełni treningów, żebyś wrócił i... I na koniec, jak byś mógł zachęcić wszystkich do tego, żeby przyszli, bądź też oglądali w internecie Gale Grande Pro 5 draka? No Myślę, że nie ma co zachęcać. Przede wszystkim rozpiska sportowa, e, świetne walki się zapowiadają e, w Formule K1, w Formule, w formule MMA. E, do tego no, atmosfera, jakiej tak naprawdę no, nie ma nigdzie indziej. Ja, ja sam wiele, wiele tych gal E, obejrzałem i na żywo i w telewizji i jeśli chodzi o atmosferę, no to w ogóle Granda nie ma nie, nie ma sobie równych. E, będzie to mała gala, natomiast, natomiast no jeśli chodzi o atmosferę, to, to jak na największych obiektach, jak na narodowym <grym> można powiedzieć. Także no ja wszystkich zapraszam, zachęcam do oglądania, e, na pewno będą super walki, e, mega e, fajna rozpiska sportowa, także zachęcam do oglądania. Ja również zachęcam. Arku, dziękuję Tobie za, za rozmowę. Szanowni Państwo, moim gościem był Wielki nieobecny, ale na pewno zobaczymy go jeszcze raz nie raz na grandach pro Arek wrzosek. dzięki wielkie. Dzięki wielkie.